Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami 22. kolejka 4. Ligi Łódzkiej i mecz, który emocjonuje wszystkich tutaj w regionie. Derby Ziemi Sieradzkiej, Warta Sieradz kontra Pogoń Zduńska Wola. Nie ma kibiców niestety na trybunach. Bardzo byśmy chcieli, żeby było inaczej, ale mamy nadzieję, że to spotkanie rozgrzeje Państwa do czerwoności tam, gdzie jesteście, czyli przed ekranami Waszych komputerów, tabletów i telefonów. Ja się nazywam Karol Cłapa i zapraszam Was na relację z tego meczu dzisiaj, gdzie wicelider, a więc drużyna Warty Sieradz, drugie miejsce w tabeli podejmie zespół Środka. Na 11. miejscu znajduje się w tym momencie Pogoń Zduńska Wola i chce przerwać bardzo złą pasę, jaką ma w tych spotkaniach derbowych, bo od 2007 roku drużynie ze Zduńskiej Woli nie udało się wygrać. Arbitrem dzisiejszego spotkania jest pan sędzia Wojciech Kretek, jego asystentami pan Marcin Mielczarek i Grzegorz Muskała. A składy tego meczu są następujące. W bramce Warty Sieradz Mateusz Wlazłowski z numerem 22, z numerem 10 Adam Patora, kapitan biało-zielonych, numer 14 Mariusz Woźniak, 16 Krystian Stolarczyk, 18 Łukasz Chojecki, 20 Wiktor Płaneta, 21 Jakub Szulc, 23 Adrian Filipiak, 25 Marcin Mikielski, 69 Damian Głowacki i 88 Łukasz Świtała. Na ławce rezerwowych Maciej Mielcarz, Filip Morkowski, Marcin Kobierski, Artur Nowak, Wojciech Adamski, Filip Rozmarynowski i Bartłomiej Sobczak. Z kolei goście w składzie w bramce Krzysztof Chruściel z numerem 33, numer 4 Rafał Porada, 5 Rafał Swędrowski, 8 Prince Will Okaci, numer 10 Aleksander Majerz, numer 11 Mikael Idzikowski, 15 Patryk Rytkowski, 16 Adrian Budka, 18 Wojciech Chmielewski, 23 Jakub Kaczmarek i 24 Patryk Kaczmarek. Na ławce rezerwowych gości Cezary Kowalczyk, Jan Szewczyk, Maciej Owczarek, Franciszek Nowak, Bartłomiej Sobczak, Hubert Śmietański i Wojciech Pawlak. Trenerem jest pan Piotr Morawski, a kierownikiem drużyny jest pan Łucka Marek. Jesienią w Zduńskiej Woli Warta Sieradz wyszła z tej konfrontacji zwycięsko, zwycięstwo 2-1 w lekko kontrowersyjnych okolicznościach. Tam piłkarze Pogoni Zduńska Wola domagali się rzutu karnego w końcowych minutach po zagraniu ręką jednego z piłkarzy biało-zielonych. Ostatecznie wynik pozostał bez zmian. Teraz mamy rewanż w rundzie wiosennej i zobaczymy, co zaprezentują goście ze Zduńskiej Woli. Jeszcze czekamy na rozpoczęcie spotkania z powodów technicznych. Ale już za chwilę najmniej ważna z rzeczy ważnych, czyli piłka nożna, ponownie spowoduje przypływ endorfin w naszych ciałach. Rozpoczęli. I 27 marca, godzina 13. Rozpoczynamy. Warta Sieradz kontra Pogoń Zduńska Wola. Początek mocno czwartoligowy, piłka w górze. I pierwszy odbiór biało-zielonych. Już do Mariusza Woźniaka przerzut na prawą stronę. Mariusz Woźniak, podłączył się Filipiak. Bardzo złe podanie Woźniaka. Szansa na kontrę dla Pogoni. Szybko skasowana ta akcja przez Damiana Głowackiego. Próbują wciągnąć na własną połowę przeciwników piłkarzy Warty Sieradz, ale na razie bardzo zachowawczo.
ustawiają się goście. Jakub Schulz, bardzo niedokładnie teraz Damian Głowacki i niewymuszona strata Warty Sieradz. Świtała i jest szansa na kontrę. Planeta, Mariusz Woźniak. Faul w ataku i zatrzymana ta kontra. Jak wspominałem, od 2007 roku czekają na zwycięstwo w derbach piłkarzy Pogoni z Duńska Wola. Ostatni raz miało to miejsce 7 października 2007 roku. Wówczas Pogoń zwyciężyła w Zduńskiej Woli 2-0. Od tego czasu 10 spotkań w lidze i w Pucharze Okręgowym. W tym 9 zwycięstw Warty Sieradz i jeden bezbramkowy remis na początku sezonu 2018-19. Sytuacja w tabeli Pogoni bardzo bezpieczna. Idealny bilans. Na razie 7 zwycięstw, 7 remisów, 7 porażek. Daleko do strefy spadkowej i równie daleko do strefy premiowanej awansem. Warta Sieradz z kolei walczy o awans. Przed tą kolejką 2 punkty straty do rezerw łódzkiego klubu sportowego. Teraz to już są 4 punkty straty, bo tuż przed rozpoczęciem tego meczu zakończyło się spotkanie ŁKS-u 2 Łódź z Omegą Kleszczów, wygrane przez lidera tabeli 4-3. A więc jeśli ma myśleć o awansie Warta Sieradz, musi w takich meczach jak ten dzisiaj zdobyć 3 punkty. Na razie dużo niedokładności w akcjach jednej i drugiej drużyny. Szuka szczęścia Pogoń z Duńska Wola w długich piłkach, ale na razie bezskutecznie. Mikielski. Pokrzykują piłkarze szybciej, szybciej. Sami zdają sobie sprawę, że na razie zbyt wolno konstruowane są te akcje. Ale cały czas nie ma pomysłu na rozegranie tej akcji Warta Sieradz. Planeta wyrzucony od razu tyłem do bramki przeciwnika i trochę wyżej podeszła Pogoń. Koniec końców bez konsekwencji, ale trochę nerwowości zostało wprowadzonych w poczynania obrony gospodarzy. Teraz bardzo ładny, długi wrzut do Mariusza Woźniaka. Prawe skrzydło, jest przy nim Rafał Swędrowski. Planeta, podłącza się już Filipiak. Planeta, ale za długo. Ładna teraz wymiana na 1-2 kontakty. Filipiak jest z piłką w polu karnym. Filipiak, pole karne, zamyka tę akcję. Świtała, jeszcze Patora, nie ma spalonego. Uderzenie z dystansu obok bramki, ja strzelał Damian Głowacki. Pierwsza bardzo dobra sytuacja w tym meczu. Uderzał na bramkę Damian Głowacki, strzelec 2 goli w poprzedniej kolejce z Omegą Kleszczów. Tym razem minimalnie przestrzelił w bardzo dobrej sytuacji. Ładna akcja Warty Sieradz. Kilka krótkich wymian na prawym skrzydle. Znalazła się tam przestrzeń dla Adriana Filipiaka. Zamknął to Łukasz Świtała. Wystawienie Adama Patory również idealnie w tempo. Ale zabrakło precyzji Damianowi Głowackiemu. Filipiak wyłuskał teraz piłkę. Chojecki do Patory. Nie opanował Wiktor futbolówki w polu karnym. Powalczył teraz Okaci o piłkę. I wywalczył aut dla gości.
faulowany Damian Głowacki. I cierpi Damian Głowacki teraz dosyć mocno, ale bez żółtej kartki, jak na razie się obyło. A faulował Patryk Kaczmarek. Faulował Łukasz Świtała na skrzydle. Pierwsze minuty zdecydowanie dla biało-zielonych, ale na razie tylko jedna groźna, przekonująca sytuacja. Pogoń na razie bardzo ostrożnie, głównie prostymi środkami, próbuje przedostać się pod bramkę Mateusza Wlazłowskiego. O wilku mowa, Wlazłowski. I znów zachęcają się wzajemnie piłkarze Warty do szybszego rozgrywania tej piłki. Teraz ładne rozegranie Wlazłowskiego. Od razu uruchomił Świtałę Damian Głowacki. Nie zdążył jednak Łukasz do tego podania, a szkoda, bo ładnie i szybko zapowiadała się ta akcja. Można powiedzieć, że ostatnie lata rozpieszczają kibiców w Sieradzu i Zduńskiej Woli pod kątem derbów. Cieszymy się nimi od sezonu 18-19 po 7-letniej przerwie. Wcześniej ostatnie derby w 2010 roku w tamtym spotkaniu z piłkarzy, którzy dzisiaj na boisku. Tylko Rafał Swędrowski z Pogoni Zduńska Wola pamięta tamten mecz. A także Marcin Kobierski z Warty Sieradz, który dzisiaj rozpoczął to spotkanie na ławce rezerwowych. Oprócz nich z kadry meczowej także Łukasz Mitek, dziś kontuzjowany i wykartkowany Przemysław Sosnowski. Również pamiętają derby sprzed ponad dekady. Teraz jest szansa dla Pogoni. Okaci wychodził na czystą pozycję, ale uprzedził go Adrian Filipiak. Teraz troszkę przyspieszyli piłkarze Warty i już Filipiak podłączył się ze skrzydła do kolejnej akcji ofensywnej. Filipiak, ale tylko aut. I to aut dla Pogoni Zduńska Wola. Interweniował Wojciech Chmielewski. Głowacki przedarł się teraz z piłką, ale nie dograł do nikogo w tej akcji. Chyba mógł poszukać gdzieś rozwiązania na własną rękę. Bohater meczu z Omegą Kleszczów. Warta rozpoczęła tę rundę zgodnie z planem. Wygrała 5-1 z Czarnymi Rząśnia tutaj na stadionie w Sieradzu. Później wyjazd przeciwko Omedze Kleszczów
dramatycznych okolicznościach wygrany po dwóch bramkach Damiana Głowackiego właśnie, który bardzo dobrze wprowadził się do zespołu Warty Sieradz po powrocie do tego klubu. Asysta w pierwszym meczu tej rundy, dwie bramki w drugim. Pogoń Zduńska Wola na pewno z mieszanymi uczuciami może podchodzić do swojego startu w tej rundzie. Dwa remisy, pierwszy właśnie z Omegą Kleszczów również można traktować w kategoriach lekkiej, pozytywnej niespodzianki, bo jednak Omega Kleszczów jest odrobinę wyżej notowanym zespołem w tym sezonie. Teraz przyspieszyła Warta. Mariusz Woźniak miał trochę miejsca, ale zablokowany jego strzał. I wycofana ta piłka. A w drugim spotkaniu rundy wiosennej Pogoń zremisowała z Ceramiką Opoczno i to mogą w kategoriach rozczarowania goście traktować, bo Ceramika Opoczno to ostatni zespół w tabeli czwartej Ligi Łódzkiej. Teraz oszukał Patora Swędrowskiego. Patora już jest polukarnym. Patora do środka zablokowany w ostatniej chwili przez Rafała Poradę. I pierwszy rzut rożny dla Warty Sieradz w tym spotkaniu. Już zmierza do narożnika Łukasz Chojecki. Krótkie rozegranie Warty. Patora zbliżył się nagle do bramki. I mamy tutaj... gwizdek arbitra. I z własnego pola karnego rozpocznie Pogoń Zduńska Wola. Cierpi Adrian Budka. Apelował o zebranie górnej piłki trener gości, ale to się nie udało. Wygrali tę przebitkę piłkarze Warty. I to oni znów w posiadaniu piłki będą ponownie cierpliwie wyprowadzać akcję z linii obrony. Krystian Stolarczyk. Znowu troszkę za wolno, znowu do słabszej nogi zagrywa Krystian Stolarczyk rywalom, ale teraz ładnie pokazał się Planeta. Świetne zgranie, Filipiak nie zdążył, ale popisał się teraz efektowną piętką Wiktor Planeta. Chojecki podłączył się Świtała. Opanował tę piłkę w polu karnym, dośrodkowanie wybija Porada. Okaci wygrał jednak futbolówkę Damian Głowacki. Znowu piłka wraca w obręb pola karnego, ale to dośrodkowanie nie trafiło do nikogo i od bramki rozpocznie Krzysztof Chruściel. Krzysztof Chruściel chwalony był przez kibiców po pierwszych dwóch spotkaniach rundy wiosennej i głównie za jego zasługą Pogoń może się cieszyć z tych zdobytych dwóch punktów. Jako że rywale z Kleszczowa i Opoczna mieli swoje szanse, by wynik podwyższyć. Teraz dośrodkowanie prosto w ręce Mateusza Wlazowskiego i bardzo ładnie wznowił bramkarz Warty tę akcję, ale niepotrzebnie zwolnił Mariusz Woźniak. Filipiak teraz zdobył trochę przestrzeni,
i od razu przeszedł do Świtały. Ruszył teraz odważnie Jakub Schulz, ale skończyło się to stratą. Okaci. Ma trochę miejsca Okaci. Rozegranie do prawej strony, wraca piłka do Okaciego. Ale ostatecznie nie zdołali oddać strzał goście. Teraz bardzo złe podanie Damiana Głowackiego. Znowu Okaci, prawe skrzydło odsłonięte. Budka zagrywał do Idzikowskiego, a Idzikowski zablokowany i pierwszy korner dla gości w tym spotkaniu. I mamy pierwszy rzut rożny dla drużyny gości, wykonawcą Aleksander Majerz. Gęsto w polu bramkowym. Ale zatrzymała się ta piłka na Jakubie Schulzu. Idzikowski zagoniony teraz do narożnika. Znowu nie zdołał znaleźć nikogo w polu karnym. Ponownie leży Damian Głowacki, ale tutaj ani w jednej, ani w drugiej sytuacji pan sędzia Kretek nie odgwizdał przewinienia i ponownie Warta. Znów długa piłka pogoni z Duńska Wola, nie znajduje adresata, ale tym razem udało się wymusić błąd na ekipie gospodarzy. Nie ma jednak żadnej próby kontynuacji tutaj ze strony gości, jeśli chodzi o tę akcję. Filipiak poszukał Planety, ma trochę miejsca Wiktor, ale już mocno sam się wyrzucił w kierunku własnej połowy. Wiktor Planeta. Próbował efektownie Adam Patora, ale jego próba nie była tak efektywna jak wcześniejsza piętka Wiktora Planety. Zdecydowanie duży, większy ciężar ataków po prawej stronie ich formacji. Mniej zajęci są Łukasz Świtała i Jakub Schulz na lewej stronie. Zresztą to nie dziwi, bo akcje pomiędzy Damianem Głowackim a Adrianem Filipiakiem bardzo dobrze funkcjonowały w pierwszej kolejce tej rundy, w meczu z Czarnymi Rząśnia. Właściwie każda akcja bramkowa rozpoczynała się właśnie prawym skrzydłem. I tak zresztą było i w tym meczu, bo od prawej strony rozpoczęła się najgroźniejsza akcja Warty. A teraz kolejna, znowu Filipiak w pole karne, ale za krótko. Ojecki skontrolował w
asyście dwóch przeciwników tę piłkę. I ponownie znany nam schemat. Teraz ładny powrót i odbiór Mariusza Woźniaka. I lewym skrzydłem Warta. Świtała, faulowany i będzie rzut wolny w dogodnej pozycji do dośrodkowania. I pierwsza żółta kartka w tym meczu. A ukarany nią Patryk Rytkowski. Żółtą kartką ukarany zostaje zawodnik gości, Patryk Rytkowski. Dziesięciu zawodników Pogoni Zduńska Wola we własnym polu karnym. Przy piłce Łukasz Chojecki. Jest za niskie to dośrodkowanie Chojeckiego. Jeszcze świtała, ale raczej straci ta akcja na impecie. Wrzutka troszkę na chaos i pewnie Krzysztof Chruściel. Teraz ładnie skleił piłkę Adam Patora i robi się z tego akcja Warty. Głowacki. Piłka przedostała się na lewe skrzydło. Jest tam Jakub Szulc. Pole karne. Skacze Wiktor Planeta i broni to Krzysztof Chruściel. Uratował Pogoń Zduńska Wola przed stratą pierwszego gola. Krzysztof Chruściel. I udowadnia, że pochwały, które dostawał za poprzednie mecze, nie były niezasłużone. Teraz Planeta próbował trochę zaczarować. Próbował bardzo odważnie Chmielewski. Będzie z tego rzut rożny dla Pogoni Zduńska Wola. I mamy kolejny rzut rożny dla gości, wykonawcą Aleksander Majerz. No nie ma dziś łatwego życia Damian Głowacki.
założony stołek pomocnikowi Warty. No i to mogło grozić nawet drugą żółtą kartką i jest to druga żółta kartka i czerwona dla Patryka Rytkowskiego. A więc chociaż na boisku mamy trochę atmosfery derbów. No i trudno się nie zgodzić z tą decyzją pana sędziego Kretka. A ta kartka jest nieco wypadkową tych bardzo słabych dośrodkowań, które Pogoń Zduńska Wola zagrała. Najpierw rzutu rożnego, potem jeszcze kontynuując akcję. Te piłki nie były skierowane do nikogo konkretnego. Piłka szybko znalazła się w posiadaniu Warty. I efekt jest taki, że do końca tego meczu Pogoń Zduńska Wola będzie grała w dziesiątkę. Zobaczymy, jak teraz Warta się zachowa w tej sytuacji. Zachęca kolegów do nieco aktywniejszej gry. Mateusz Wlazłowski. No i rzeczywiście, jeżeli ma Warta dzisiaj zdobyć 3 punkty, to jest to idealna okazja, żeby trochę mocniej przyatakować. Filipiak. Planeta założył tam siatkę, ale może nie do końca w tym kierunku, w którym mogłoby to stworzyć zagrożenie. Bardzo wysoko teraz Mateusz Wlazłowski. Stolarczyk. Adam Patora w lewym narożniku. Piłka w boisku, jednak nie. Faulował Mikael Idzikowski. Robią nam się derby troszkę głośne na boisku. Troszkę brzydkie w starciach. A to, co chcielibyśmy oglądać, czyli bramki, na razie nie padają. Ładnie uruchomiony teraz Jakub Szulc na lewym skrzydle. Pokazuje się w środku Planeta. Jest tam też Mariusz Woźniak, zamyka tę akcję. Ale szybszy był Rafał Swędrowski. I od rzutu rożnego rozpocznie Warta Sieradz. I mamy pierwszy rzut rożny dla Warty, a wykonawcą Łukasz Chojewski. I 1-0 dla Warty Sieradz. Adam Patora pewnie wykorzystuje dośrodkowanie Łukasza Chojeckiego z rzutu rożnego. Z przebiegu meczu wydawało się, że będzie to kwestia czasu, aż Warta wyjdzie na prowadzenie. A po czerwonej kartce
te przewidywania tylko się wzmocniły. Bardzo trudno będzie teraz pogonić Duńska Wola. Uzyskać korzystny wynik w tym spotkaniu. Szesnasty gol Adama Patory w tym sezonie czwartej Ligi Łódzkiej. Filip Jak ładnie poszukał teraz na lewym skrzydle Świtały, ale uprzedzony skrzydłowy gospodarzy. Będzie musiała Pogoń czegoś spróbować, jeśli chce tutaj punkt wywalczyć. Albo i trzy. Nie odbieram ambicji, ale na razie nie wygląda to najlepiej. Planeta na spalonym. Być może teraz właśnie te proste środki są tym, czego Pogoń powinna próbować. Ale jak do tej pory ich wykonanie pozostawiało sporo do życzenia. Spędrowski. Majesz. Strata i rozpocznie Warta od rzutu z autu. Patoresz z piłką w polu karnym. Zamyka to Planeta, ale nie trafił w bramkę. Bardzo ładna, szybka wymiana podań ze strony gospodarzy. Wyprzedził obrońcę Wiktor Planeta, ale nie zdołał zamknąć tego celnym strzałem. Mamy 35. minutę spotkania. Warta Sieradz prowadzi 1-0 po bramce zdobytej przez Adama Patorę. Wyłuskał teraz piłkę Okaci. Podłącza się Swędrowski lewym skrzydłem, ale bardzo nie w tempo. I teraz szansa na kontrę dla Warty Sieradz. Rusza Damian Głowacki. Sporo miejsca ma Filip Jak. Filip Jak jest już z piłką na skrzydle. Filip Jak w polu karnym zamyka to wszystko. Wiktor Planeta przecięte dośrodkowanie i faulował Wiktor w polu karnym. I na tym kończy się ta akcja. Niebezpiecznie teraz było w polu karnym Warty Sieradz. Zabrakło tam kogoś, kto by tę akcję skończył. I szybkie wznowienie Lasowskiego do Planety. Nie ma wsparcia, Wiktor musi poczekać na kolegów. Jest przed polem karnym Głowacki. Głowacki, to Świtała, przepraszam, Świtała. Obok bramki
No, bardzo dziwny przebieg zdarzeń, bo tu najpierw Prince Wilokaci wyłuskał piłkę przy linii. Piłkarze Warty jakby odrobinę się zawiesili, przestali grać. Nagle znaleźli się zawodnicy Pogoni, Zduńska Wola w polu karnym, ale było ich za mało, by dograć komuś tę piłkę. Po chwili szybka kontra, ale również niecelne uderzenie Łukasza Świtały. Niepotrzebnie oddał teraz piłkę Wiktor Planeta Patorze. Miał sporo miejsca. Ależ ładnie wyprzedził teraz Marcin Mikielski Mikaela Idzikowskiego. No nie widzimy tu próby pressingu żadnej ze strony Pogoni Zduńska Wola. Troszkę próbuje straszyć Chmielewski, ale bardzo dużo swobody ma Warta Sieradz w konstruowaniu swoich akcji. Teraz wygrał pojedynek główkowy Mariusz Woźniak i cały czas przy piłce Warta. Szulc. Przerzut właśnie do Woźniaka, dojdzie do tej piłki, nie. I na spalonym był, zdaniem arbitra, Mariusz Woźniak. Zobaczymy, co wymyśli na drugą połowę trener Barton w tej naprawdę niekorzystnej sytuacji dla ekipy ze Zduńskiej Woli. Na razie wygląda to bardzo źle. I ponownie wygrywa górną piłkę Warta. Głowacki. Strata Jakuba Szulca na jego stronie, rusza Pogoń, podłączył się Okaci, Adrian Budka czaruje na skrzydle, zablokowane jego dośrodkowanie i kolejny rzut rożny dla Pogoni, może właśnie z takich akcji zaczepnych, jakichś odbiorów, jakichś błędów indywidualnych po stronie Warty Sieradz. Może szukać swoich szans Pogoń Zduńska Wola. Jakiś stały fragment gry, jakaś przypadkowa piłka. I mamy kolejny rzut rożny dla drużyny gości, a wykonawcą Aleksander Majerz. Ale oczywiście trzeba liczyć się też z tym, żeby kolejnych bramek nie stracić, a to przy takim przebiegu gry, jaki mamy do tej pory, nie będzie dla gości proste. Majerz, pole karne, skacze, tam porada. W końcu dośrodkowanie znalazło adresata. Patora wygrał tę przebitkę, ale ostatecznie piłka na trybunie. Ładnie skleił piłkę Filipiak w pole karne, zablokowane dośrodkowanie, nie będzie nawet rzutu rożnego. Spokojnie Chruściel. I tym razem krótko. Ale Rafał Swędrowski nie skorzystał z tego podania swojego bramkarza.
I Schulz wywalcza rzut rożny dla Warty Sieradz. Zazwyczaj spokojnie, powoli rozgrywają od tyłu akcję piłkarze Warty, ale czasami nagle zaskoczą takim krzyżowym przerzutem praktycznie do narożnika, do wchodzących bocznych obrońców. Tak jak w tym przypadku Warta ma z tego rzut rożny. I kolejny rzut rożny dla Warty i wykonawcą Łukasz Chojecki. 43. minuta spotkania. Znowu groźnie po rzucie rożnym piąstkował Chruściel i ostatecznie pozbywają się tej piłki goście. Mikielski naciskany, ale spokojnie przez Blazowskiego. I ta piłka już, teraz błąd porady, na szczęście dla niego bez konsekwencji, ta piłka nie trafiła w kierunku napastników Warty. Ale ostatecznie znowu wymuszony błąd, tym razem na Chruścielu i Warta przy piłce. Próbują teraz nieco przyspieszyć gospodarze pod koniec pierwszej połowy. Mikielski. Stolarczyk ładnie przez środek teraz do Chojeckiego. Podłącza się Filipiak, ponownie przerzut i bardzo celnie, ale nie skleił tej piłki tak dobrze Filipiak. Złe podanie i teraz Głowacki, ale nie przyjął bardzo dobrego podania Adam Patora. Przejmuje piłkę w środku pola Głowacki. Jakub Schulz zatrzymuje rozwijającą się akcję pogoni. Jeszcze spróbują goście. Idzikowski. Idzikowski do Okaciego. Ma troszkę miejsca Okaci. Ta piłka ostatecznie trafia na lewe skrzydło do Chmielewskiego. Podłącza się Swędrowski. Swędrowski podwojony i zatrzymany przez Filipiaka, ale będzie jeszcze out dla Pogoni. Swędrowski do Okaciego. Okaci uprowadził tę piłkę, ale ostatecznie ją traci. Chojecki teraz do Planety. I czy Planeta wykorzysta swoją szybkość? Planeta jest sam na dwóch obrońców. Planeta broni Chruściel. Jeszcze nie dojdzie drugi raz do tej piłki. Wiktor Planeta wybija ją Patryk Kaczmarek. Zapowiadała się akcja dobrze do Pogoni, Zduńska Wola. Zszedł z piłką do środka Okaci, ale o kilka kroków za dużo i po stracie wystarczyło jedno podanie, by Wiktor Planeta znalazł się w dogodnej sytuacji do zdobycia bramki. Patora obrócił się z piłką w polu karnym, jest Świtała. Planeta w pole karne, skacze tu Woźniak głową, ale strzelał tyłem do bramki i nie trafił. Rusza Okaci, jest i Dzikowski. Być może ostatnia akcja tej połowy. Chmielewski. Zablokowany. Jeszcze jeden aut. Jeszcze raz Swędrowski. Mikielski próbował wyprzedzić Okaciego. Ostatecznie piłka w polu karnym Warty. Jeszcze jest i Dzikowski. Ale to podanie. Szczęśliwie teraz ta przebitka wygrana przez Pogoń. Strzał zablokowany. I nie będzie z tego ani gola dla Pogoni, ani kontry dla Warty Sieradz.
Kończy pierwszą połowę pan arbiter Wojciech Kretek. Do przerwy Warta Sieradz prowadzi 1-0 po bramce Adama Potory. Przypominam, że Pogoń Zduńska Wola gra w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Potory z 31 minuty. Ochłodziło nam się nad Sieradzem w trakcie tej 15-20-minutowej przerwy. Troszkę więcej wiatru, mniej słońca. Zobaczymy, jak to wpłynie na temperaturę tych derbów. Świtała. Teraz wycofana piłka, Głowacki z dystansu. Piłka jeszcze po nodze Adama Potory. Prosto w ręce Krzysztofa Chruściela. I wysłali gospodarze pierwszy sygnał, że nie zamierzają tutaj się cofać, nie zamierzają grać minimalistycznie i pilnować tego jednobramkowego prowadzenia. Tutaj będzie dążenie do zdobycia kolejnych bramek. Wędrowski niedokładnie teraz, Planeta przerzucił sobie piłkę nad rywalem i wywalczył rzut wolny na 30 metrem przed bramką Krzysztofa Chruściela. I zobaczymy, czy zdecyduje się któryś z piłkarzy gospodarzy na strzał z tej pozycji. Gdyby nie był kontuzjowany Łukasz Mitek, pewnie on podszedłby do tej piłki. Niejedną bramkę z rzutu wolnego z takiego dystansu już w swojej karierze zdobył kapitan Warty Sieradz, ale dzisiaj będzie musiał spróbować kto inny. Jest Łukasz Chojecki. Jest Jakub Szulc przy piłce. Także do jakiegoś krótkiego rozegrania Wiktor Planeta został ustawiony. Zobaczymy, co wymyślą gospodarze. No, próbowali tak sprytnie rozegrać to, że to Łukasz Chojecki oddał strzał troszkę bez zamachu i miał to przełożenie na to, że ten strzał był za lekki, aby zaskoczyć bramkarza Pogoni. Teraz pomyłka Jakuba Szulca, naprawił ją Krystian Stolarczyk i ostatecznie nie trafiła ta piłka do Adriana Budki. Źle obliczył tor lotu piłki obrońca biało-zielonych. Ale bez konsekwencji dla gospodarzy. Damian Głowacki. Dzisiaj dużo bardziej w środku boiska gra piłkarz sprowadzony przed tą rundą do drużyny z Sieradza. Rozpoczął rundę na prawym skrzydle. Dzisiaj dużo więcej gry w środku. No, ma to związek z liczbą fauli, które dzisiaj na nim zostały popełnione, bo aż 4 razy musiał zbierać się z boiska Damian Głowacki. No i raz przyczyniło się to do drugiej żółtej, a w konsekwencji czerwonej kartki dla piłkarza Pogoni Zduńska Wola. Teraz Warta przyspieszyła. Ładne zagranie na prawe skrzydło. Podłącza się Filipiak. Jest w środku Woźniak i jest Świtała. Woźniak, ale nie przyjął dobrze tej piłki i od bramki rozpocznie Pogoń. Bardzo ryzykowne wybicie bramkarza Pogoni. Adrian Budka nie opanował piłki. Tam nikogo poza nim w tej strefie nie było. I to się skończyło stratą. I kolejną szybką akcją Warty. Rusza Chojecki. Ma teraz troszkę miejsca Adrian Filipiak. Próbował strzału. Odważnie, ale to było zdecydowanie za daleko. I został zablokowany. Mikielski.
Ładnie teraz znowu wymiana. Filip jak nie przedarł się, był szybszy od niego Łukasz Porada. Rafał Porada oczywiście. Planeta teraz ładnie uwolnił się. Świtała. Niebezpiecznie. Nie do końca była wiadomo, gdzie spadnie ta piłka. Nie trafił w nią ani Patora, ani Planeta. Ale wzięła się ta akcja z bardzo ładnego uruchomienia na lewym skrzydle Łukasza Świtały. Sporo niedokładności teraz w środku pola, ostatecznie uspokojona ta gra. Tylko po to, by znowu wyprowadzić piłkę wysoko w powietrze. Ładnie uwolnił się Głowacki, teraz rusza prostopadle. Wiktor Planeta i jest 2-0 dla Warty Sieradz. Znakomite podanie Damiana Głowackiego. Między obrońcami Wiktor Planeta wyszedł w tempo i nie miał problemu z pokonaniem Krzysztofa Chruściela. Bardzo, bardzo już trudna sytuacja, pogoni Zduńska Wola. 52. minuta spotkania. Nic nie zapowiada, aby obraz tego meczu miał się w jakikolwiek sposób odwrócić. Mieli prawo mieć. Duże oczekiwania przed tym spotkaniem piłkarze Pogoni. Byli blisko remisu jesienią na własnym stadionie. Ta pasa meczów bez zwycięstwa z Wartą Sieradz to jest 10 spotkań. Też ciągnie się tak długo, że na pewno motywacja w zespole Pogoni jest duża, aby ją przerwać, ale to raczej nie nastąpi dzisiaj. Chociaż próbuje Adrian Budka. Upadł tam, ale nie było mowy o faulu. Teraz widać, że rozluźnili się w ofensywie piłkarze Warty. Od razu przyspieszyli. Ostatecznie kończy się to stratą, ale pewnie teraz zobaczymy dużo więcej odwagi w konstruowaniu akcji ze strony gospodarzy. Puszcza grę arbiter, ale Jakub Szulc nie zdołał się przedrzeć. Mikielski ładnie teraz między zawodników, ale Wiktor Planeta na spalonym. Tak jak można było podejrzewać. Odrobinę zwlekał z podniesieniem chorągiewki arbiter. Ale ostatecznie nie było wątpliwości, że nieco spalił Wiktor w tej sytuacji.
apeluje trener Pogoni Zduńska Wola do rezerwowych o podniesienie się z ławki. Czekają nas kolejne zmiany. A wybór trener Barton ma dość interesujący, bo poza bramkarzem na ławce rezerwowych dysponuje 6 młodzieżowcami. Że jednak pokazuje to też stan posiadania Pogoni Zduńska Wola. 3 młodzieżowców na ławce w Warcie, ale w ekipie gospodarzy sporo urazów. Zawieszenie za kartki Przemysława Sosnowskiego. Kontuzjowany jest Łukasz Mitek, kontuzjowany jest Kamil Pluta. A więc piłkarze, którzy sporą liczbę goli nastrzelali jesienią. No i przede wszystkim cały czas dysponuje na ławce rezerwowych trener Piotr Murawski, weteranem derbów ziemi sieradzkiej, Marcinem Kobierskim. Wygrali tę przebitkę piłkarze Warty. Planeta przyspiesza po raz kolejny. Teraz bardzo odważnie w ślizgiem interweniował Aleksander Majerz i będzie rzut rożny za Warty. Kolejny rzut rożny dla Warty wykonuje Łukasz Chojecki. Przeciągnięte to dośrodkowanie, ale teraz bardzo mocno zawiało nad stadionem i ciężko aż powiedzieć, na ile mogło to mieć związek z miejscem, w którym wylądowała piłka. Uwaga, odzyskana teraz piłka przed polem karnym. Chojecki tańczy teraz w obrębie szesnastki. Ostatecznie nic z tego. Strzał na wiwat Łukasza Świtały, ale wcześniej gwizdek sędziego Kretka. Troszkę teraz miejsca mają piłkarze Pogoni Zduńska Wola. Przerzut na lewą stronę. Jest okazja i to była najlepsza okazja w tym meczu dla Pogoni Zduńska Wola. Uderzał wprowadzony w przerwie Bartłomiej Sobczak. I gdyby trafił w bramkę, duże problemy miałby Mateusz Wlazłowski. Ale skończyło się tylko na strachu dla gospodarzy. Ciemnieje nam niebo nad stadionem, pierwsze krople deszczu pojawiają się i na murawie, i na trybunach. Ale jestem pewien, że piłkarze nie narzekają na to, że grają w piłkę w takich wiecznych i
nieco wilgotnych warunkach, bo mało brakowało, a nie graliby wcale. Ostatecznie trzecia liga i czwarta liga łódzka kontynuują swoje rozgrywki i miejmy nadzieję, że będzie Łódzki Związek Piłki Nożnej starał się kontynuować je aż do samego końca. Teraz leży na murawie Łukasz Chojecki, opatrywany przez fizjoterapeutę. Mamy nadzieję, że to nic poważnego i że będzie mógł kontynuować grę tak w tym meczu, jak i w kolejnych. Za tydzień, zgodnie z planem, Warta Sieradz ma zmierzyć się z ostatnią w tabeli Ceramiką Opoczno. Z kolei Pogoń Zduńska Wola czeka kolejna ciężka przeprawa, bo starcie z liderem tabeli rezerwami Łódzkiego Klubu Sportowego. Więc nie wygląda to optymistycznie dla gości w tym meczu. Jeżeli nie wespną się na wyżyny umiejętności już za tydzień, no to mogą po czterech meczach wiosennych nie mieć żadnego zwycięstwa. Lekki przestój w meczu mamy. Może to już pora na jakieś zmiany, może ktoś świeży ożywiłby tutaj grę ofensywną. Szczególnie w ekipie Warty, która po drugiej bramce spróbowała jeszcze kilku szybkich ataków, ale od około 10 minut właściwie skupia się na przeszkadzaniu Pogoni. Może teraz Patora ładnie teraz oszukał i rusza lewym prawą stroną. Mariusz Woźniak, w środku jest Planeta. Nie spalił tego Planeta, ale nie zdołał oddać strzału i zatrzymany w ostatniej chwili przez obrońcę Pogoni. Doskonała sytuacja Warty Sieradz. Chyba mógł decydować się sam na strzał Mariusz Woźniak. Jeśli chciał zagrywać do Wiktora Planety, musiał to zrobić idealnie w tempo. A nie do końca tak było. Zablokowany strzał wcześniej Aleksandra Majerza, teraz przecięte dośrodkowanie. No ma problem ze stwarzaniem sytuacji Pogoń Zduńska Wola, ale też trzeba być uczciwym i wspomnieć o tym, że opuścił szeregi Pogoni przed tą rundą ich najlepszy strzelec Mateusz Broś, który zdobył 10 bramek w rundzie jesiennej. Na tym poziomie takie osłabienie nie jest łatwo zastępowalne. Drugi w klasyfikacji strzelców Pogoni, Prince Filokaci, ma 7 bramek, z czego 2 w tej rundzie. To on zdobył obie bramki w dotychczasowych 2 meczach Pogoni, które dały dwukrotnie remisy 1-1 gościom w 20. i 21. kolejce. Głowacki utrzymał się przy piłce, ale nie zdołał dograć do nabiegającego Mariusza Woźniaka. Ale trzeba pochwalić Głowackiego, bo przy asyście 2 zawodników przy linii końcowej zdołał się obrócić i wstrzelić piłkę w pole karne. I będzie jeszcze rzut rożny dla Warty Sieradz. I mamy kolejny rzut rożny, wykonawcą Łukasz Chojecki. Nie będzie.
poprzedniej nie widziałem. Coraz zimniej, coraz mokrzej i coraz głośniej. Na stadionie w Sieradzu. Ale wynik się nie zmienia. Warta cały czas prowadzi 2-0 w derbach ziemi sieradzkiej po golach Adama Patory i Wiktora Planety. Przypominam, że Pogoń Zlińska Wola od pierwszej połowy w osłabieniu po czerwonej kartce dla Patryka Retkowskiego. Znowu za szybko pozbyli się piłki piłkarze Pogoni. Ostatecznie mają jeszcze szansę z autu, ale w takim tempie będzie im ciężko złapać kontakt. Apeluje o szybszą grę trener Barton, ale ta szybsza gra skończyła się za szybkim podaniem do Adriana Budki. Teraz świeca Mateusza Wlazowskiego, ale zdołał Jakub Szulc opanować tę piłkę. Okaczy jednak zatrzymał akcję. Okaci, szansa na kontrę dla Pogoni, ale bardzo złe podanie Prince Willa Okaciego. Miał trochę czasu Nigeryjczyk, ale nie zagrał celnie ani na prawe, ani na lewe skrzydło, gdzie podłączali się jego koledzy. Nie może sobie pozwolić na taką niedokładność w ofensywie Pogoń, jeśli chce dzisiaj strzelić jakąś bramkę. Znowu Okaci, znowu za daleko, tym razem wypuścił sobie piłkę. Przeciął to Łukasz Chojecki, piłka dla Warty. I mamy zmianę, Filip Morkowski w miejsce Łukasza Świtały. To pierwsza zmiana w Warcie Sieradz w tym meczu. I mamy zmianę w drużynie Warty, na boisko wejdzie Filip Morkowski. A boisko opuścił Łukasz Świta.
Wiktor Płoneta teraz nagle znalazł się sam na sam z Chruścielem, ale Krzysztof Chruściel ratuje po raz kolejny drużynę gości przed stratą bramki. Jedno szybkie podanie wystarczyłoby. Wiktor Płoneta znalazł się za obrońcami pogoni Zduńska Wola. Uśpili nas troszkę piłkarze, warty się rac. Nie usypia nas za to pogoda, która coraz trudniejsza zarówno do gry w piłkę, jak i do transmitowania spotkania. Piłka po rzucie rożnym spadła na głowę Krystiana Stolarczyka, ale nikt nie zamknął jego zgrania. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Głowacki. Odzyskana piłka spadła pod nogi Okaciego, ale tak szybko jak Pogoń zdobyła piłkę, tak szybko ją straciła. Teraz na prawym skrzydle. Aj. Uderzał Jakub, który znalazł się tam nagle na środku pola karnego. Na krótki słupek wbiegał lewy obrońca Warty. Ale minimalnie niecelnie. To Mariusz Woźniak dośrodkowywał do niego po bardzo przytomnym wejściu w pole karne. Znowu odzyskana piłka przez gospodarzy. No nie jest to najpiękniejsza druga połowa do oglądania dla postronnego kibica. Szybko strzelona bramka dla Warty, ale potem uśpiona gra. Teraz próbował ponownie Wiktor Płoneta, ale faulował i był na spalonym. Pogoń poza jedną sytuacją Bartłomieja Sobczaka zupełnie bezzębna dzisiaj. Na pewno nie tak wyobrażali sobie ten mecz kibice ze Zduńskiej Woli. Chojecki dużo miejsca na lewym skrzydle miał Jakub Szulc, ale niedokładnie dograł do niego Łukasz Chojecki. Filip Morkowski powalczył bardzo ambitnie, ale na drugim zawodniku sfaulował i nie odzyskał ostatecznie tej piłki. Tora odzyskał piłkę i Płoneta rusza lewym skrzydłem. Podłącza się Szulc. Płoneta jednak wyprzedzony przez Jakuba Kaczmarka. Jakub Kaczmarek, bardzo młody zawodnik. Jeszcze nastolatek. Gra na tym samym skrzydle co 41-letni Adrian Budka. Na pewno jest to nietypowe połączenie, które może zaowocować w przyszłości dla tak młodego piłkarza. Natomiast w tym meczu jest to ciężka lekcja dla obrońcy Pogoni. Teraz kolejna szansa dla Warty. Nie sięgnął piłki Adam Patora. Próbuje Mikael Dzikowski, ale Krystian Stolarczyk wygrał tę
tempo jedynego pozycję i o piłkę. Mikael Dzikowski to były zawodnik Warty Sieradz. Oprócz niego także Rafał Swędrowski i Krzysztof Chruściel z dzisiejszej kadry meczowej Pogoni z Duńska Wola mają przeszłość w ekipie biało-zielonych. A do wejścia w zespole gości szykuje się zawodnik z numerem 21, czyli Wojciech Pawlak, rocznik 2005. Aż trzech piłkarzy z tego rocznika ma na ławce trener Barton. Mówimy o naprawdę młodych zawodnikach. Teraz uruchomił Głowacki planetę, ale Wiktor ponownie na spalonym. Ale ten schemat również nam się powtarza. Szuka Wiktora planety wychodzącego za plecy obrońców Damian Głowacki. Na boisko wchodzi zawodnik z numerem 20. Tak padła druga bramka. Wojciech Pawlak. Boisko opuszcza Mikael Idzikowski. A boisko opuszcza Idzikowski. Wojciech Pawlak w jego miejsce. No duży poligon doświadczalny dla niespełna 16-letniego zawodnika. I ręką zagrywa w polu karnym Filip Morowski. Nie ma gwizdka sędziego. A kończy się żółtą kartką dla Adriana Budki. Żółtą kartką ukarany zostaje kapitan drużyny Adrian Budka. Nie do wiary, mówi Adrian Budka. Zagranie ręką było ewidentne. Pytanie, w jakich okolicznościach państwo mogą to sobie odwinąć i skonfrontować to z obecnymi przepisami dotyczącymi sędziowania. A warto być z nimi na bieżąco, bo te zmieniają się w kwestii zagrania ręką przynajmniej ostatnimi czasy bardzo często. Mamy przerwę w grę, bo leży niestety na murawie Wiktor Planeta. I przez chwilę Warta Sieradz będzie grała w dziesiątkę.
A więc wyrównany stan sił na najbliższą minutę. Ale nie korzysta z tego Pogoni. Pozbywa się piłki po tym długim zagraniu. Kielski teraz zablokowany, ale na szczęście dla niego bez żadnych konsekwencji. Troszkę wyżej ustawili się piłkarze Pogoni. Nie było faulu Adama Patory. No i troszkę ofensywniej zaczęli poczyniać sobie piłkarze Pogoni z Duńska Wola, ale już za chwilę Warta się raz w jedenastkę. 81. minuta spotkania. Nastąpi zmiana. I to właśnie Wiktor Płoneta opuścił boisko, a w jego miejsce Marcin Kobierski. A boisko opuszcza Wiktor Płoneta. Osiem bramek Marcina Kobierskiego w tym sezonie czwartej ligi. Hat-trick w pierwszym meczu rundy wiosennej. Zobaczymy, co dzisiaj nam pokaże Marcin. Patora uwolnił się. Już Mariusz Woźniak na skrzydle, ale za krótko zdecydowanie. Jeszcze próbował Filipiak. Teraz pomylił się Chojecki. Okaci. Próbuje długą piłką Pogoń. Ostatecznie nieskutecznie. Znowu Woźniak i znowu Mikielski. Wszystko zaczyna się od nowa. Sporo miejsca ma w ostatnich minutach Adam Patora w środku pola. Coraz więcej piłek właśnie przez niego przechodzi. Teraz dośrodkowanie Jakuba Szulca. Lekko strącone przez Krzysztofa Chruściela. Nie było nikogo, kto by zamknął tę akcję, ani nabieg na tę piłkę. Filipiak naciska. Stolarczyk, ale troszkę się zagalopował teraz. Na szczęście dla niego zasekurowany, przynajmniej na chwilę, przez kolegów, ale nadal jest z tego groźna okazja dla Pogoni. Okaci na prawe skrzydło. Kaczmarek, Budka próbował zaskoczyć Mateusza Wlazłowskiego, ale zdecydowanie za lekkim strzałem. Głowacki, Patora, Głowacki i Kobierski w trójkącie rozgrywają teraz tę piłkę. Piłka ponownie do Patory, który przedarł się, ale nie zdołał oddać satysfakcjonującego strzału. Będzie jeszcze rzut rożny dla Warty Sieradz. Czwarta minuta spotkania i kolejny rzut rożny dla Warty, a wykonawcą tradycyjnie Łukasz Chojecki. Po dwie zmiany wykonali na razie obaj trenerzy. Po Pogoni z Duńska Wola trudno powiedzieć, czy spodziewać się ich więcej. W poprzednich dwóch spotkaniach trener Barton także dokonał tylko po dwóch zmian. Teraz minął się z piłką Krzysztof Chruściel, ale Adam Patora z dala od bramki strzałem głową. Będzie trzecia zmiana w Pogoni. Franciszek Nowak, również rocznik 2005.
No naprawdę spada nam średnia wieku na boisku. A w drużynie gości szykuje się zmiana. Przygotowany do wejścia zawodnik z numerem 17, Franciszek Nowak. Sendrowski niedokładnie i ponownie wraca piłka w posiadanie gospodarzy. Chojecki. Podłącza się Schulz. Ale nie rozegrali tego starannie w duecie Schulz i Chojecki. A w drużynie Warty przygotowane do wejścia Artur Nowak. W drużynie Warty Sieradz na murawie pojawi się także piłkarz z numerem 17. Artur Nowak. A więc dwóch Nowaków, dwóch z numerem 17. Artur Nowak jest to zawodnik trochę starszy. Rocznik 98. Ściągnięty z zespołu rezerw, w którym bardzo się wyróżniał. To jest właściwie jego pierwszy mecz w kadrze meczowej pierwszej drużyny. I od razu debiut. I to w jakim meczu? Bo w derbach ziemi sieradzkiej. Uderzał teraz Adrian Filipiak niecelnie. A na bramkę strzelał Adrian Filipiak. A Arturowi Nowakowi życzyć tylko robienia jak najwięcej wspomnień takich jak to. Nie sięgnął piłki Głowacki, ale cały czas mają ochotę na trzecią bramkę gospodarze. Żółta kartka dla Krystiana Stolarczyka. Krystian Stolarczyk ukarany żółtą kartką. Kaci ryzykownie, ale ostatecznie skutecznie i ciężar tej akcji przeniósł się na lewą stronę. Tylko co z tego, skoro zaraz kończy się to stratą i trzeba przecinać kontrę. Mocno cofnięty do rozegrania Marcin Kobierski po wejściu na boisko. Teraz poślizgnął się Adrian Filipiak albo i Marcin Mikielski. No muszą uważać, bo deszcz nie ustaje. Łatwo głupi błąd. Teraz Adrian Filipiak. Kobierski. Za krótko.
Rafał Swędrowski. Dochodzi 90. minuta spotkania. Przypomnę wynik. Warta Sielac prowadzi z Pogonią Zduńska Wola 2-0. Uwaga, czy będzie 3-0 dla Warty, bo szansę ma Adrian Filipiak, ale trafia tylko w boczną siatkę. Co się dzieje? Mieli piłkarze Warty się raz jakieś pretensje, ale nie do końca wiem o co. W każdym razie gramy dalej. Więc nie mogły być zbyt poważne. Zbliża nam się koniec meczu. Zobaczymy, czy jeszcze którakolwiek z drużyn zbierze się do tego, by ucieszyć nas jakąś akcją bramkową. Próbuje Pogoń, ale ponownie niedokładnie. Uwaga, ma szansę Damian Głowacki, nie zdążył. Ubiegł go Patryk Kaczmarek. Damian Głowacki ponownie leży dzisiaj. Jego nogi mogą nie być przyjemnym widokiem po tym meczu. Po tylu kopnięciach. Falowany Marcin Kobierski. Mamy spięcia, no zupełnie niepotrzebne na tym etapie spotkania. Ale przeprosili się Kaczmarek z Kobierskim i wygląda na to, że rozejdzie się to wszystko po kościach. Jeszcze jeden rzut wolny, jeszcze Łukasz Chojecki poszuka jakiegoś bramkowego pomysłu. Jest Kobierski w polu karnym. Jest Mariusz Woźniak. Teraz nagle się zagęściło, a tu zupełnie inny pomysł. Adrian Filipiak w pole karne, ale niedokładnie i na rzut rożny zagrywa Adrian Budka. Na górze tabeli status quo zachowany. ŁKS dzisiaj zwycięża. Warta Sieradz. Chyba możemy również już powiedzieć, że dzisiaj zwycięża. A więc nadal dwa punkty straty ma Warta do lidera czwartej Ligi Łódzkiej. I kończy to spotkanie sędzia Wojciech Kretek. Warta wygrywa kolejne derby ziemi sieradzkiej. 2-0 po golach Adama Patory oraz Wiktora Planety. Goście w pierwszej połowie musieli kończyć ten mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Patryka Rytkowskiego. Był to mecz nieco bez historii, ale cieszymy się, że możemy grać w piłkę i że możemy oglądać piłkę. I oby kolejne derby również odbyły się zgodnie z planem, a my zapraszamy na rozmowę pomeczową za kilka minut.